Witam kolegów hodowców. Mamy dziś piątek. Dwa dni do pierwszego lotu konkursowego. Jutro wkładanie. Wczoraj nagrałem poranny oblot gołąbków. Dzisiaj też to czynię. Na wstępie powiem od razu, telefon do mnie 513 812 854, dlatego że jedni koledzy potem nie umią znaleźć. I druga sprawa, mam mnóstwo telefonu, jak nie mogę odebrać, to staram się oddzwaniać, ale nie na wszystkie się zawsze udaje, więc po prostu trzeba cierpliwie dzwonić, telefon jest aktualny. Czasami mam dużo połączeń, kogoś tam minę, nie mam czasu oddzwonić, potem dzwonią następni, już nie wiem, do kogo oddzwoniłem, a do kogo nie. No i tak to wygląda, że po prostu trzeba dzwonić, jestem dostępny pod telefonem, jak tylko będę mógł, to odbiorę lub oddzwonię, więc po prostu trzeba próbować, kto się tam chce do mnie dobić. Odnośnie pytań do młótki, owszem, młótki będą dostępne, zaczęły się już lęgnąć. Jedne się już lęgną, jedne jeszcze w jajkach. Nie wszystkie będą w jednym czasie. Także jak najbardziej można sobie młótki zamawiać. Są dostępne, można nabyć, bo coś tam tych młodych odchowam po tych najlepszych lotnikach. Na razie tam nie poobiecywałem. Znaczy dużo hodowców dzwoniło za pytaniem o młótki. No ale jak się to mówi, pytać to nie grzech, a mogę powiedzieć, że są dostępne. No kto, że tak powiem, jest konkretny, no to młótki dostaje. I tutaj na razie nie ma z tym problemów, chociaż gdyby brać pod uwagę osoby, które dzwonią i zamawiają, to mawiają, to dawno tych młodych już by nie było, bo będą po jednej sztuce, po najlepszych gołąbkach lotowych, plus będą po gołębiach rozpłodowych, więc i tutaj jakby są młode. Będzie też kilka młodych na aukcji Super Gołąb. Tam będą młode, starsze, które już są poszczepione, więc jeśli ktoś z kolegów chce do oblatania młótki, to musi czekać na te małe, bo w tej chwili jakby do wysyłki takich nie ma, żeby było szło ich oblatać. A jeśli ktoś chce do woliery, no to owszem, nawet są takie dostępne od ręki, kilka młodych, a większość będzie na aukcji Super Gołąb. Tam przygotowałem grupę młodych dla nich na aukcję takich z fajnych gołębi, więc tam po prostu będzie trzeba licytować. Zaraz tu pokażę, też na drugim gołębniku, bo tam robiłem przegląd na rozpłodzie, to dzisiaj zrobię mały przeglądzik z Wami razem, filmując na gołębniku lotowym, co tam jest ciekawego i co się poparowało, jak sytuacja wygląda. Także tyle tytułem wstępu. Tutaj młótki latają, jak je wypuściłem, ruszyły ochoczo, nawet z jednego gołębnika córki, jak puściłem, szłem drugie puścić, to tych już nie było. Odeszły, rozerwały się, teraz już się połączyły. Nie miałem przy sobie od razu telefonu. Najpierw pracę przy gołąbkach trzeba wykonać, ale i tak jeszcze się zrywają przy tej pogodzie. Wczoraj chodziły jak pershingi, oddalone od gołębnika, jak pogoda na to pozwala. Przy takiej pochmurnej pogodzie mniej sobie harcują, ale i tak dzisiaj przyharcowały, odeszły, ale wróciły, połączyły się i teraz sobie latają koło domku. No dzisiaj też jest pochmurno, więc rano wstałem, było ciemno. Przeziębiłem się też, więc jakby no nie puszczałem ich od razu rano, tylko poczekałem, aż troszkę ta pogoda się wyklaruje i być może są już głodne. Już im się nie chce latać. Pokazały, że chcą. Także takie podsumowanie z choroby. Wydaje mi się, że wyszły fajnie. No można powiedzieć, że jednego tygodnia mi brakuje, bo teraz są zdrowe. Potrzebowałyby czas na trening, a niestety w niedzielę już jest pierwszy lot konkursowy. Nie ma czasu, więc chyba najwyżej zaczniemy od drugiego lotu. Będę wkładał na pierwszy, ale
Dla nich niestety to będzie lot treningowy. Pokazywałem wywózkę z krótkiej odległości, fajnie przyleciały. Potem był bardzo ciężki trening z kabiny, do której włożyłem, nie wiem czy tylko u mnie, czy u innych, w każdym razie u mnie to był bardzo ciężki trening. Być może gołąbki jeszcze zdrowotnie do siebie nie doszły. Schodziły się w pojedynkę cały dzień, praktycznie jak z 500, a nawet 700 dla porównania. Cały dzień, dwa dni się schodziły. Wiadomo, po tym locie znowu były zajechane, było trzeba je odbudować. Ja nie lubię chudych gołębi i szkieletorów. Wolę jak go ma trochę, jak się fajnie trzyma w ręce. Troszkę je było trzeba odbudować. No więc cały tydzień to tak walka o zdrowie, o odbudowanie, o przygotowanie do formy. No i widać, siłę już nabrały, bo koło domu już to zaczęły pokazywać. Zdrowia nabrały, no troszkę guptasy z nich są. No niestety na przyuczenie ich nie było czasu. Tak więc tak to niestety tutaj wygląda z tymi gołąbkami. Ale cóż, no pierwszy lot konkursowy się zbliża dużymi krokami. Będziemy koszować. Gołąbki będą lotowane na dwie drużyny. Jedna drużyna moja, druga drużyna mojej córki. Co prawda drużyna córki będzie zapisana na żonę, no bo córka, no nie wiem, czy można by ją zapisać, że tak powiem prawnie, na PZHGP, no więc to jest oficjalnie drużyna mojej żony, a znaczy tak, jest to drużyna mojej córki, a będzie lotowana na żonę, więc córka chciała ze mną jeździć na wkładania, jak jej zdrowie pozwoli, jak będzie też w domku, bo też wiadomo, wakacje, jakieś wyjazdy, to będzie chyba ze mną jeździć na wkładania. Zobaczymy, jak ten zapał długo jej potrwa i będzie chciała, czy nie chciała jeździć. Więc jedna drużyna będzie wkładana przez moją córkę. Na nią ma tam swojego pstrego, ulubionego gołąbka. Miejmy nadzieję, że się mu nic złego nie stanie na lotach. No jest to pewne ryzyko. Także mam taką nadzieję po prostu. No i to tyle tutaj tytułem wstępu, przygotowań do sezonu. Tak to wygląda. Dzisiaj pochmurno, piątek. Także już koniec sezonu, jutro, znaczy koniec tygodnia, jutro wkładamy na pierwszy konkurs. Zobaczymy, mam nadzieję, że w tej kabinie co były na tym ciężkim locie czegoś się nauczyły, że jutro sprawnie przylecą, znaczy jutro w niedzielę, że będzie odpowiednia pogoda. Mam nadzieję, że nie będzie jakaś pogoda z wiatrem mocnym, zachodnim, żeby przewiało te gołębie jak to takim szmaciastym lotem. Żeby musiała trochę popracować, bo jak jej będzie przewiewało, to one guptasy pójdą z tą całą bandą i przestrzelą i na pierwszym gajemniku zostanę bez konkursu, tak jak w zeszłym roku. Potem było bardzo dobrze, ale na pierwszym locie był wietrzny lot i jak one znowu, takie guptasy, przejdą z tym wietrznym lotem gdzieś tam, to będzie pozamiatane. Więc tak to tutaj wygląda. O, usiadły. Będę je za chwilę wołał. Czekają na mnie. Słyszą głos. No to młode, które tam będą na gołębniku. Gołębi dorosłych do zaprezentowania. To zaprezentuję na drugim filmiku. Nagram go osobno, bo tutaj się troszkę rozgadałem. Długo. A gołąbki już posiadały. One już trochę tego polatały, były jakiś czas temu wypuszczone. Zdążyłem przygotować karmę, wodę. No, ale się zrywają. Troszkę tylko jakiegoś szumu. I gołąbki ochoczo
i nadzie. I ochoczo sobie idą. Pozdrawiam, dobry lot.